Witajcie, dzisiaj taki krótki odcinek, bo mam dla Was konkurs, czego dawno na tym kanale nie było. Chyba o ile dobrze pamiętam to raz, także w przyszłości jeszcze jakieś na pewno będą. A ten akurat dotyczy filmu, który wchodzi do polskich kin 1 grudnia, natomiast w Polsce już przedpremiery swoje miał i również na świecie premiera była trochę wcześniej. Także widać po recenzjach i po ocenach, że będzie to po prostu solidna produkcja i zapewne dobra. Oczywiście kwestia będzie subiektywna, natomiast oceny wysokie, więc informuję Was o tym od razu. Na polski przetłumaczony jako Zabicie Świętego Jelenia. I co to jest za produkcja? Pewnie się zapytacie, więc krótko Wam powiem. W międzyczasie jeszcze fragmenty zwiastuna zobaczycie. Jest to, z tego co wynika z portali, to głównie dramat thriller. No i jeszcze IMDb podaje, że również jest to horror, ale podejrzewam, że za dużo tam nie będzie elementów tego akurat gatunku, także głównie bym tutaj się skupiał na tym jednak dramacie, thrillerze. Także jest to produkcja, która trwa 2 godziny i przedstawia historię pewnego chirurga, w którego tutaj wciela się Colin Farrell i mamy takiego chłopca, którego on przygarnia pod swój dach i ten dzieciak radykalnie zmienia swoje zachowanie po tym, jak już właśnie ląduje w tym domu. No i to jest w zasadzie wszystko, co musicie wiedzieć na razie. Więcej szczegółów możecie się dowiedzieć ze zwiastuna, bądź jakichś szerszych opisów, a no zobaczymy, co sam film pokaże, także stamtąd dowiecie się najwięcej oczywiście. Jeszcze kilka słów o tej produkcji. Jest to film z Wielkiej Brytanii oraz Irlandii. Te dwa kraje go wyprodukowały, stworzyły. Oraz jeżeli chodzi o reżyserię, to mamy tutaj człowieka, który zajmował się takim filmem chociażby jak Lobster albo Kieł. Ja za Lobsterem akurat nie przepadam, bo był to nużący film. Natomiast czysto podchodzę do tego, na który czekam, tak więc nie oceniam oczywiście teraz, tylko mówię, że nie przepadam za tamtym, bo ciężko mi było przez niego po prostu przebrnąć, ale na pewno jest to specyficzny reżyser, także myślę, że mimo wszystko ten film będzie warty uwagi i pewnie lepszy od Lobstera, zresztą ma dużo wyższe oceny teraz, także zobaczymy. Z obsady, jeżeli chodzi o główne role, to jeszcze będzie tutaj chociażby Nicole Kidman oraz ten dzieciak, o którym wspomniałem, który się nazywa Barry Keoghan, teraz go widzicie. Także przejdźmy może teraz do kluczowej rzeczy, do konkursu. Jeżeli chodzi o mnie, to ja też dostałem zaproszenie na ten film, także na pewno go obejrzę i jakoś od razu pewnie po premierze wrzucę recenzję, czy tam z dzień po premierze. Tak jak mówię, 1 grudnia wchodzi do Polski, także się po prostu wybiorę. No i na czym polega konkurs? Jeszcze zanim przejdę do zasad, to powiem, że dostępne są, w zasadzie no mam dla Was 4 wejściówki, jednoosobowe, do kina Cinema City. Czyli jeżeli w swoim mieście akurat nie masz tego kina, albo masz daleko, no to niestety mi przykro. Aczkolwiek jeżeli akurat w Twoim mieście albo gdzieś nieopodal się takowe znajduje i wiesz, że chciałbyś bądź chciałabyś się wybrać, to jak najbardziej możesz wziąć udział w konkursie. Tylko też zależy mi na tym, żeby nie było na przykład takich sytuacji, że ktoś sobie myśli, że może wygram, to może pójdę, nie? Jeżeli nie jesteście pewni, jeżeli uważacie, że może się wybierzecie, jak wygracie, to raczej nie zajmujcie komuś miejsca, bo wejściówki, tak jak mówię, są tylko 4, więc raczej jeżeli jesteście pewni, że chcecie iść, to dopiero powinniście brać udział w konkursie, ale tylko oczywiście taka moja sugestia, co nie? Żeby po prostu nie zabierać komuś miejsca. Komuś, kto jest zdecydowany po prostu. Wasze zadanie jest w zasadzie proste. Będzie post na Facebooku stworzony na moim fanpage'u, do którego link w tym momencie macie na dole w opisie. Także jest to jedyny post, jedyne miejsce, w którym można umieścić komentarz, które po prostu będzie brane pod uwagę w momencie, gdy będę wybierał zwycięzców. Także musicie dokładnie się do tego dostosować. Jeszcze wszystko w opisie wyjaśnię, co po kolei trzeba zrobić. Natomiast na samej górze właśnie macie link. Klikacie w ten link, otworzy Wam się post konkursowy. I w komentarzu musicie po prostu w 2-3 zdaniach zawrzeć krótką odpowiedź na pytanie, które brzmi: dlaczego chcecie iść akurat na ten film do kina? Jeżeli nie macie pomysłu, jak na to odpowiedzieć, no bo, no mówię, daję proste pytanie, ale jeżeli nie wiecie, co napisać, to jeszcze takie pytanie dodatkowe. Jeżeli akurat na tamto nie macie pomysłu, to możecie napisać, dlaczego uważacie, że akurat warto obejrzeć tę produkcję w kinie, a nie poczekać, aż wyjdzie na przykład na Blu-rayu i zrobić to w domu. Także jedno z 2 pytań możecie wybrać i na nie odpowiedzieć. Tak jak mówię, wypowiedź powinna być krótka, 2-3 zdania. Jak ktoś napisze 5, to nic się nie stanie oczywiście. Jak będę wybierał zwycięzców? Na pewno na podstawie tego, co napisaliście, mam na myśli, że po prostu niektóre wypowiedzi będą zapewne bardziej specyficzne, aniżeli inne. Nie mówię, że to musi być jakaś ciekawa, wciągająca wypowiedź 3-zdaniowa, ale po prostu no, ktoś napisze coś bardziej wyjątkowego, w takim sensie, że jakoś przykuje to moją uwagę i na takiej podstawie wybiorę po prostu 4 osoby, które zwyciężą. I teraz zasady konkursu, ciąg dalszy. Dzisiaj jak wrzucam ten odcinek, jak go publikuję, to jest 16 listopada. Także czas przeznaczony na ten konkurs to jest 2 tygodnie. Kończymy w czwartek 30 listopada, czyli na sam koniec miesiąca.
Myślę, że to jest sporo czasu, żeby wziąć udział w konkursie. Jeżeli dzisiaj nie macie pomysłu, to jeszcze jest czas, żeby napisać ten post, ten komentarz w zasadzie, nie wiem, za parę dni na przykład. No i też dzięki temu jeszcze ten post dotrze do większej ilości osób. Dlatego daję na to aż 2 tygodnie. I teraz warunek numer 2 to udostępnienie posta konkursowego u siebie na tablicy, tylko tak, żeby był dostępny publicznie, bo wiecie, czasem ustawienia prywatności po prostu ten post ukrywają, albo widzą go tylko wasi znajomi, albo tylko wy go widzicie, także musi być na publiczny ustawione. Po prostu jak będę sprawdzał, czy dana osoba udostępniła ten post bądź filmik, to jak wejdę na jej profil, to muszę zobaczyć, że to tam jest, prawda? Więc tylko i wyłącznie tutaj publiczne ustawienia postów wchodzą w grę, bo jak ustawicie tylko dla znajomych, to po prostu go nie zobaczę i wtedy wasz komentarz nie weźmie udziału w konkursie. I w zasadzie nie ma znaczenia, czy udostępnicie post z konkursem, czyli bezpośrednio jakby z Facebooka to, co napisałem, czy udostępnicie sam ten filmik po prostu jako link z YouTube'a, tak? To nie ma znaczenia, ważne, żeby było zawarte to bądź to, że wiadomo, o co chodzi, że jest konkurs. Także te dwie rzeczy w zasadzie musicie tylko spełnić. Myślę, że dosyć proste. Teraz co do wejściówek jeszcze chwilę. Będą one ważne przez 4 dni. Od 4 do 7 grudnia włącznie. Także od poniedziałku do czwartku będziecie mogli wykorzystać właśnie swój kod na film. Tak jak powiedziałem, w sieciach Cinema City w całej Polsce. Także konkurs się kończy 30 listopada o godzinie 23:59. I następnego dnia, czyli 1 grudnia, wybiorę 4 osoby. Na pewno będzie informacja na Facebooku, kto wygrał, także śledźcie oczywiście fanpage'a Galeria Horroru. Również na grupie pod taką samą nazwą Galeria Horroru też się pojawi ten post. Nie wiem, czy się pojawi filmik ze zwycięzcami, czy będzie sens to robić, jeszcze zobaczę, ale na pewno będzie na Facebooku, także tam powinniście śledzić. I osoby, które wygrają 4, dostaną ode mnie po prostu pewnie jakoś 1 grudnia pod wieczór kod w wiadomości prywatnej, który będziecie mogli właśnie wykorzystać na ten film. Jest to, tak jak wspomniałem, pojedyncza wyjściówka do Cinema City na ten dany konkretny film. Także nie można jakby zmienić seansu, tak? Albo zmienić daty. Macie 4 dni na wykorzystanie. Akurat pierwszego jest premiera, wtedy ja sobie pójdę na film, zrobię recenzję, a później wyślę po prostu kody zwycięzcom. Także chyba w tej kwestii to już by było tyle. Tak jak mówię, wszystko macie jeszcze w opisie wyjaśnione, co, jak po kolei zrobić. No i macie link do postu, który powstał na potrzeby tego konkursu i tylko spod tego postu komentarze się liczą. Czyli spełniacie 2 warunki i jest szansa, że wygracie. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, coś jest niejasne, to oczywiście piszcie w komentarzach, odpowiem, bo może o czymś zapomniałem, ale wydaje mi się, że nie. Tuż po mojej recenzji będziecie mogli się wybrać na te produkcje, oczywiście osoby, które wygrają, a ci, co nie wygrają, no to zapłacicie i też obejrzycie i też się podzielicie opinią w recenzji, znaczy pod moją recenzją na pewno, co nie? Liczę na was, także do zobaczenia. So they can put it out, out, out.